Cześć wszystkim, znowu Kłonio 7. Po pokonaniu niezwykle zaciętej walce z Arcyliszem z Force of Nature ruszamy dalej. Co jeszcze nas gra może rzucić? Chyba chce mnie przestraszyć. Okej. Duży laser śmierci. Okej, dobra, wiecie co? To już mi mówi, że chyba do tego będę potrzebował kilka podejść. Zawsze uwielbiam tą zagadkę. To jest chyba ostatnia zagadka w grze, jaką spotkamy. Może nie jest też taka trudna. Muszę poczekać, aż one przejdą. Tyle razy, ile przechodziłem Noxa, zawsze uwielbiam ten moment. Oznacza, że już koniec jest za rogiem. Okej. Teraz szybko może. Świetnie. Dobra, teraz jeszcze tamte dwa muszę jakoś wyłączyć. Oczywiście będę dużo zapisywał, ponieważ mogę. Okej, muszę jednocześnie uważać, żeby nie dać się zamknąć. Okej. Na mniej. No i jeszcze tylko ten został. Okej. Lepiej. A ten był najwolniejszy? Tak. Ta wiedza może się przydać niedługo. Na przykład do takich rzeczy. Serio? Chyba więcej już ich nie było. Trochę spanikowałem w tym momencie, muszę przyznać. Więcej ich. Nie. Fajnie. Muszę jeszcze uważać na tamten laser, co tu pozostał. Fajnie, jednocześnie by było, by ci panowie się nie będą patoczyli. Okej. Pan już nie będzie musiał. Okej. Ajajaj. Prawdzie co zużyłem na jedno. Ajajaj. To było niechcący. To było niechcący. Chciałem zabić, aktywować tego lasera, który natychmiast mnie zabił. Kończy laser. Co wyłączę go? Więcej przeszkadza niż pomaga. Okej, dobra, tak to nie działa. Szkoda. Dobra. Dobra. Przyda się jednak odpowiedź na elektryczność. Ciach, ciach. Chodź tu, chodź tu. Tak lepiej. Jeszcze tamten pan by się tak odblokował.
Zobaczmy, jak to na niego. Jak to mu się spodoba. Tak myślałem. Dobra. Teraz już chyba nie będzie żadnej drugiej pani. Mam tylko nadzieję. Okej, to jednak podki mogą się przydać. Nie zauważyłem, aż trochę zacząłem ich używać. Lepsze użyć podkę niż zginąć. Każdy doświadczony czarodziej, który nie zginął dzięki podce, ci to powiem. Dobra, panowie. Słyszeliście to? A widzicie, co tutaj mamy? Ta, to właśnie to, na co czekaliśmy. Serce Nox. Skompletowaliśmy Staff of Oblivion. Komuś to się nie spodoba. By the dark vow etched in my necromancer's blood, I command thee, obliterate him! Okej. Okay. Stawka Oblivionu jest bardzo fajna. Okej. Ha 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 ha. Wszystkie te moje męczarnie w końcu zostały nagrodzone. Wszystkie gargulce. Nikt mi teraz nie podskoczy. Ta, to jest stawka, staw Oblivion. Lisz? Jaki lisz? Ta, nie dziwię się, że Nox chciała okiełznać tą moc. Więc jak widzicie, tak, to jest końcówka Noxa, Staff of Oblivion. Trochę tu mało piszę o nim. Okej, dobra, nie zapomnijmy jednak o obronie. Golem? Jaki golem? Nie ma żadnego golema, nic nie ma. To tylko ja i zniszczenie. Dobra. Mimo zdumiewającej mocy Staff of Oblivion, walka z Hecuba nie będzie łatwa. Z jednej prostej przyczyny ma ona naprawdę dużo punktów życia. Nawet właśnie laską będziemy musieli ją długo okładać, żeby padła. Tak spoilując. No, dużego spoila nie zrobiłem, mówiąc, że będziemy walczyć niedługo z Hecuba. Okej, dobra, ale wyczyśmy jeszcze dla przyjemności wszystko, co tutaj się znajduje. Ponieważ możemy! Teraz możemy wszystko zabijać, dobra. Jesteśmy legendarnym wizardem. Legendarny. Są nasze staty, zresztą już na początku, gdy widzieliśmy, jakie będą na końcu, więc... jest to duże zaskoczenie. Ale dobra. Pogonimy po Hecuba. Hecuba, mam tu... No i uciekaj. No to mało laskę, z którą chcesz się z pewnością zapoznać. As long as Hecuba exists, wears her crown and holds the wand of death, no mortal soul in Nox is safe. You must finish what was started and defeat Hecuba. Purge the demons of her ancient ancestors from her demented and evil soul forever. Summon up all your wizard skills. You'll need it against her, the Queen of Evil, Hecuba. Okay. So much to learn for so small a brain. Catch me if you can. Damn. Okay, uciekł w ostatnim momencie. Dobra, co my tu mamy? Teleport to Tagret. Dobra, wiecie co? Missiles of Magic. Chyba nie. Więcej nie będę potrzebował tego czaru. Hecuba będzie to dispelować, a i tak mam dużo lepsze obrażenia w postaci Staff of Oblivion, więc tego się na razie pozbędę. W sumie Lightning również nie będę potrzebował. Ty wiecie co? Ja to tak zamienię. A tu zostawię Missiles of Magic, bo jednak Missiles of Magic mają spory zasięg. Więc mogą się przydać. Okej, dobra. Gra na samą ostateczną walkę czasuje.
samymi fajnymi rzeczami. Co my tutaj mamy? Tak. Okej, okay, to się również przyda. To się przyda bardziej niż Mycelius of Magic. Co tak robi? Tak, atakowuje. Postać, potwora. W ten sposób, że będzie się ona pojawi się na minimapie. Się bardzo przyda podczas walki z Hecuba, ponieważ ona będzie nam ciągle uciekać. Okej. Okay. Okej. Co my tutaj mamy? Blink! Okej. Okay. Wiecie co, to może się bardziej przydać niż teleport to target. Widzieliście, teleport to target trochę zajmuje czasu. Blink jest natychmiastowy, kosztuje manny i teleportuje on w jakieś miejsce określone dla każdej lokacji. Dobra, co my tutaj mamy? Obliteration! Wow, Suicidal Explosive, Cascade of Destruction. Zdecydowanie to nadaje się do... Tak, tylko muszę uważać, żeby tego nie rzucić samemu. A, nie mogę więcej, dobra. Łapka, jedna z tym wystarczy. Tak, to jest czar, który zadaje olbrzymie obrażenia. Wiecie co, może jeszcze Confuse jednocześnie do tego. Byłby fajny. Ewentualnie Slow. Zadaje olbrzymie obrażenia na sporym obszarze. Ale jeżeli rzucimy to normalnie, to zadaje również nam obrażenia, więc unikać. Okej, pięknie, ale też nie jest natychmiastowy. Okej, dobra, co my tutaj mamy? Run where you can, Pop. Orvath was a true master, and I dealt with him handily. Had he taught you all he knew, your cause would still be hopeless. Oh. Run now, boy, and I might grant you a year of peace, or face me and suffer eternal darkness. Okay. Widzicie, Hecuba ma bardzo ciekawy. Okay. Okej, okay. Trzeba uważać na nią. Zdecydowanie. You went so far for nothing. You failed to beat me in the land of the dead and died a gruesome death in the effort, leaving the dark age of the necromancer doomed. To nie będzie takie łatwe. Dobra. Ona strzelała takim potężnym zaklęciem Defray. To jest Noxowy odpowiednik Railgana. Dobra. Dobra. A tylko jeszcze te głupie tej pomagały. Dobra. Okej, co my tutaj mamy? Link, dobra. Okej, coś tam do mnie strzelało, to nie była Hecuba. Okej. Hecuba chyba się ma niewidzialność. Okej. Okej, muszę uważać. Zdecydowanie muszę dispelować jej te slowy. Tak, ona złapie mnie w slowa, to potem defraje mnie wykończą. Okej. Przede wszystkim muszę ją odpegować również. Wow, co to było? Nie wiem co to było, ale nie podobało mi się. Okej, okay, poziom trzeci. Wow, mapa się chyba cały czas zmienia. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Chyba...
Okej. Ostrożnie, ostrożnie. Okej, zdawało mi się, że rzuciłem na nią, tak. Nie widzę jej na mapie, musiałem znowu zdispelować. Okej. Okej, zdecydowanie się nie boi walczyć. Twarzą w twarz. Okej, dobra. To może trochę potrwać. Okej. Trochę mnie to zaczyna irytować. Ciekawe, czy fireballe będą zadawać jej duże obrażenia. Muszę to spróbować. Zdecydowanie większe niż... niż to. Okej. Ajajaj. Dobra, jak dawno zapisałem? Niedawno chyba. No, to tyle wie. I to oznacza, że muszę próbować ją jednak strzelać fireballami, bo jak widzicie, te staffowe Oblivion dodaje ją marne. Dodaje jej marne obrażenia. Czy już mam to? Mam to. Ajajaj. Ta. Czarnie one hituje. Nie wiem, czy jakieś jest na nie odporność. Muszę więcej strzelać do niej z fireballi, kiedy ją tylko widzę. Okej. Leczyć, leczyć, leczyć. Dobra. Czy ją tu widziałem? Nie, nie. Ona tam idzie. Okej, tutaj już idzie. Aj, ha. Jest denerwujące. Okej, ciekawe, czy ona ma... Chyba nie widzi niewidzialności. Fajnie. Okej, chyba zniszczyłam jej hełm. Okej. Okej. Chyba taka technika jest skuteczniejsza niż naparzanie jej z laski. Ej. Ta, widzicie? Ona ma... masę odporności. Dobra, wiecie co? Trochę mówię, staram się skupić tutaj. Więc wybaczcie mi to. Ale ta walka może jeszcze troszkę potrwać.
Dobra. Gdzie wyszłaś tutaj? Nie ma many. Okej. Uff, to było bliskie spotkanie. Lepiej. Ach, uciekła mi. Szkoda. Fajnie byłoby ją w końcu atakować. Ale bezwzględnie kontruje zaklęcia. Gdzieś tu jesteś. Okej. Okej, uciekła. Może wróży. Okej, dobra, to chyba był koniec pierwszej fazy. Ciekawe, jaka będzie kolejna. O, jeszcze nie widziałeś wszystkiego. Okej. Okay. Ajajaj. Dobra, ona dobrze strzela z tych laserów. Dobra. Przed co nie strzelać fireballami. Okej. Nie chcę nic twoich zaklęć. Serio. 140 punktów obrażeń? Aha. Nie uciekła. Okej, dobra. W końcu, udało się. Trochę to zajęło. Tak, jest możliwe. Do widzenia, Hecuba. Było miło, ale się skończyło. Ta, ciekawy breakdance uprawiasz. Jest trochę niezdrowy dla zdrowia, ale... Tak jak mówiłem. Okej, obejrzyjmy mi filmik końcowy. Welcome to the land of the dead, mortal. You sure fit right in. Ha! Looks to me like you need a little more warm-up. Home run! Not bad, but it lacks a certain spark of creativity. Is that the best you can do? Oh no. Not by a long shot. Where shall I send your remains, mortal? Ask you the same question. You're not from around here. No, but I'm beginning to like it. Okay. Congratulations, wizard. You have defeated Hecuba. But would you have won as a warrior? Ta. Zachęca do kolejnego przejścia. Dobra.
W prawdziwym świecie potraktowanie 1000 V nie zmienia cię w miłego pana, w panią, bądź nie zmienia ci koloru włosów, więc nie próbujcie tego w domu. Okej, dobra, to był Nox. Mam nadzieję, że wam się podobało i panu się podobało. Nie wiedziałem w sumie, czy uda mi się przejść to jako Wizard. Chyba Wizard to jedna z trudniejszych klas, jak już mówiłem dużo razy. A walka z Hekuba w sumie troszkę szybsza jest niż innych klas, ponieważ można spamować fireballami. Okazuje się, że one dużo lepiej działają niż Staff of Oblivion, co trochę nie ma sensu. Okej. Gra dla mnie bardzo fajna, akcji. Bardzo szybka. I multiplayer w sumie chyba dalej jest aktywny, chociaż nie na oryginalnych serwerach, które dawno już padły. Ale jest chyba dalej mała grupka entuzjastów multiplayera, który jest równie dynamiczny, co... Nie, jest bardziej, dużo bardziej dynamiczny niż single. Ponieważ tam wszyscy są szybcy. I patrzę, jak Koreańcy w Noxa grają Wizardami, to po prostu poezja. Więc zdecydowanie ciekawsze niż to, co ja teraz odprawiałem. Okej, okay. Ale sam single również mi się podoba. Historia jest taka trochę, no, nie jest za bardzo rozbudowana, jakaś skomplikowana. Coś, co powiedziałbym, jakby filmy przygodowe z lat 80-tych, 90-tych. Bardzo się wpisuje. Tak. Nie próbuję być w żaden sposób oryginalna jakoś, czy odkrywcza. Ale mamy po prostu takie całkiem spoko danie. Mi się nawet podobało. I filmik końcowy. Tak, każda klasa ma kompletnie inne zakończenie. Więc to było dla Wizarda chyba była takie najbardziej napakowane akcje, bym powiedział. Inne są trochę zupełnie inne. Ale jeżeli was będzie interesować, to możecie obejrzeć mój, albo nie, lepiej nie, mój let's play z Conjurera. A na sieci jest również dużo let's play z Warriora, jeżeli chcecie sobie obejrzeć. Okej, dobra. Podsumowawszy, bardzo mi się podobał Nox. Troszkę już pod koniec gry się robił monotonny. Ta gra lubiła spamować nas jednym typem przeciwników. No, ale twórcy próbowali. Próbowali tu i tam zrobić, żeby było ciekawiej niż tylko zabijanie ciągle tego samego przeciwnika. I sama rozgrywka bardzo mi się podoba w Noxie. System jest bardzo dynamiczny. Jakby też troszkę tej... jakby to ująć. Sam system gry jest bardzo, powiedziałbym, taki ciekawy. Dobrze zrobiony. O, może to jest lepiej. Tak bardziej czuć, że obiekty jakby, powiedzmy, są fizyczne, że jak coś w nie uderzy, to coś się stanie, niż no, powiedzmy, na przykład w Diablo 2. Tam wyraźnie czuć, że jak nie klikniesz dokładnie na sprite, to się nic nie wydarzy. A tutaj dużo lepiej czuć jakby kolizję obiektów, ich fizyczność, to, że się odbijają jakieś rzeczy od siebie, co nie. Dużo bardziej mi się podoba niż, powiedzmy, Diablo. Okej, taka moja krótka opinia. To był Nox. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że wam się podobało. Okej, dobra, tak jak mówiłem, spalił mi się laptop, karta graficzna, więc trochę to będzie przeszkadzać w tworzeniu nowych filmików. Przez około miesiąc lub dwa wtedy postaram się zdobyć nowy, porządny komputer, stacjonarkę. Coś, co byłoby dobre do nagrywania, nie to, co do tej pory robiłem. Więc może być troszkę mniej filmów, a na pewno będzie mniej przez ten okres czasu. Ale potem postaram się coś fajnego nagrać. Z ładną grafiką, żeby przetestować nowy komputer. Okej. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za uwagę. No i widzimy się w przyszłych filmach. Na razie, cześć!